W dzisiejszym odcinku zagramy w Bedwarsy przeciwko Wojanowi. Ale Wojan nie będzie wiedział, że pieski będą go prankować. Będziemy używać portali i zamienimy się w villagera i będziemy niszczyć mu potajemnie łóżko. Czy Wojan się wkurzy i wyjdzie z Bedwarsów? Oglądajcie cały odcinek. Rozwalę was! Jestem Tojtek Tojtowiak Tojtowski i was niszczę. My poradzimy sobie z tobą, Wojan. Dobra, wiesz co, Pimpek, chodź. My mamy tutaj pewną rzecz, Pimpek, którą oczywiście będziemy prankować Wojana w dzisiejszym odcinku na Bedwarsach. I zobacz, mamy tutaj pomieszczenie, które pisze stop, nie wchodzić, widzisz to? Co jest, czyli czekaj, to jest zakazane, my też nie powinniśmy tu wchodzić. Spokojnie, wejdziemy i zobaczymy, co jest w środku. Wow, tutaj są rzeczy do prankowania Wojana na Bedwarsach. Ale to jest chyba nielegalne. Co jak Wojan to zobaczy? Wkurzy się. Nie, spokojnie, on niczego nie zobaczy. I tutaj w skrzynce mamy też przedmioty. I na początku weźmy sobie broń portali i strzelmy sobie ją. I w tym momencie, uwaga, zobacz, widzimy wszystko, co jest na wyspie Wojana. O, ja nie mogę, jakie to jest mocne. Patrz, ciekawe, co robi Wojtek. Patrz, widzisz go? On tutaj normalnie chodzi sobie. Wszystko widać. I my właśnie w taki oto sposób będziemy go prankować. Może na samym początku zobaczmy, czy on będzie chciał budować sobie łóżko. Ale ich rozwalę, będziesz po nich. Widzisz to? Pimpek, on chce nas pokonać. I wiesz co, ja mam pomysł. Może weźmy łuk i zacznijmy go strzelać. Co ty na to? Tak, to jest dobry pomysł. Nie możemy mu dać się tak rozbudować. Dobra, szybko, uwaga, strzał, au. Poszedł. Ej, halo, jak wy mnie strzelacie tak daleko? No my, Wojan, ten, mamy już łuk, zebraliśmy i strzelamy w ciebie. Pum, ale dostałeś z łuku. Dobra, lecę na was, dobra. O nie, dobra, Pimpek, nie, musimy szybko się uzbroić. Wiesz co, szybko, może w takim bądź razie weźmy sobie jakieś przedmioty do obudowy naszego łóżka. I patrz, tutaj jest lava block. O-o, to nie jest chyba za mocne jak na prank? No tak, chyba trochę nielegalne. Przecież jak to Wojan zobaczy, to od razu się skapnie, że coś jest nie tak. A, dobra, chłopaki, jak tam u was? Może was rozwalę? Nie, nie rozwalisz. Blisko, strzelaj, strzelaj do Wojana. Strzelaj do Wojana, Wojan chce nas pokonać. Ale nie uda cię mu, dobra, szybko. No dobra, mam mało HP, uciekam stąd, jeszcze tu wrócę. O tak, Pimpek, Wojan poszedł stąd. Ale nam się udało, o matko. Prawie myślałem, że już zginiemy, przecież my nie mamy żadnej zbroi. Spokojnie, Pimpek, właśnie, zbroja. Poczekajmy, aż Wojan zrobi swoją pierwszą zbroję, a my weźmiemy tamtą właśnie, którą przygotowaliśmy. I dobra, teraz obudujmy sobie łóżko w taki oto sposób. Co ty na to? Wow, ale to jest super, tylko czekaj, ta lawa się nie wylewa, nie myślisz, że jest to troszkę podejrzane? Jest to podejrzane, ale Wojan będzie myślał, że jest to wylana lawa na tym łóżku. Już was prawie mam, zaraz u was będę, buduję się. Idzie Wojan do nas, szybko, Pimpek, musimy ostrzec, znaczy obronić nasze łóżko, bo ono jest będziecie zakryte. Rozwaleni, oła! Dobra, ej, co wy tam ze mnie strzelacie? Ej, co to za budule? To jest lawa, wylaliśmy lawę, zobacz Wojan, tak jest, już nie dopadniesz naszego łóżka. Jak wy zrobiliście lawę, czegoś takiego nie ma na Bedwarsach. No jak nie ma, oczywiście, że jest. No, zaraz wam pokażę, co zrobię, patrzcie to, uwaga. O nie, tu jest perełka, szybko! A, szybko, pal, pal, pal! Pal go, nie, on nie może tutaj przejść! Co? O nie, ale ten Wojtek jest mocny, nie! Zbigo! Dobra, nie, co my mu robimy? Dawaj szybko, musimy go zepchnąć, Pimpek, dobra. Ale jestem dobry, ja nie mogę! Nie mogę cię bić, ty masz chyba niezniszczalność na świecie! Coś się zniszczyło! O, dednął, Wojan dednął! Nice, Pimpek! Udało się! Dobra, pokonaliście mnie, ale wam nie odpuszczę. Patrzcie, jak teraz zabuduję swoje łóżko. O ja, Pimpek, teraz Wojan będzie budował swoje łóżko. Ale dobrze, dobrze, on nie wie, że my go prankujemy ciągle, co nie? Ale to było mocne, Luczek. Ja nie wierzę, jak się Wojan jeszcze nie skapnął, że my go prankujemy. No właśnie, przecież ja mam kreatywa, widzowie. Nie, no to było naprawdę mocne. I wiecie co? W tym momencie zmieniliśmy troszkę widok na Wojana bazę. Widzicie to? Wojan tutaj obudował łóżko. Nie, to jest zrobione z obsydianu. Jest troszeczkę słabo, my musimy diamentowego kilofa, albo creative'a. Tak, ja mam creative'a. Musimy to zrobić tak bardzo po cichu. Możemy mu to zniszczyć, ale bardzo szybko tak, żeby oczywiście on tego nie zauważył. I zobacz, niszczę mu całe łóżko, a Wojan prawie padnie, patrzy na mnie, ale się stresuje, Pimpek. Patrz to! Szybko! Wow, ale ci się udało! Zobacz, zobacz, teraz Wojan nie będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, muszę... Czekaj. Tutaj była moja obudowa łóżka, jak ona zniknęła? Hej, chłopaki, co wy zrobiliście? Bo my jesteśmy bardzo szybcy, Wojan. I zobacz, ej, Pimpek, chodź tędy. Wojan nawet nie wie, że my go prankujemy tutaj. Ej, faktycznie, jesteśmy na jego wyspie. Wiesz, co teraz zrobię? Dawaj, zabierzemy mu całe żelazo. O tak, zabierzmy mu całe jego żelazo. Ale chwileczkę, on idzie chyba na naszą wyspę. Muszę strzelmy go z tyłu, tylko Pimpek, ty się ukryj, a ja wycelę łukiem do niego, wyceluję. I mów, dobra, strzelamy oczywiście w Wojana. Gdzie wy jesteście, chłopaki?
bojarze jestem, o was! Jak to u nas? Wojtek, Wojtek jest bardzo blisko! O nie, on jest u nas, dobra, szybko, bij go z miecza, bij go z miecza! A masz, Wojan, a masz! O tak, zabiliśmy znowu Wojana, on był bardzo blisko, żeby nas pokonać. A jak wiecie, widzowie, Wojan jest mistrzem w Bedwarsy i nie wiem, czy sobie z nim poradzimy, jak myślisz? No my go rozwaliliśmy dwa razy, chociaż używamy creative'a, ale patrz, ile mamy tutaj szmaragdów, to wydropił wszystko Wojan! O tak, dobra, i tutaj jest oczywiście NPC, który zamienia nam różne rzeczy na budulce. Zobaczcie, możemy się uzbroić, ale my mamy oczywiście game moda i prankujemy Wojana. Dobra, wiesz co, Pimpek, poczekaj, ja tutaj mam pewną miksturkę i jeżeli rzucę nią w ciebie, to ty zamienisz się w mopka. Co ty mówisz, w jakiego mopka? Nie, nie rób mi tego! Spokojnie, Pimpek, uwaga, rzucałam, bum! Co ty mi zrobiłeś? Czekaj, czy ja jestem pająkiem? O tak, jesteś pająkiem i teraz możesz prankować Wojana, ale to jest śmieszne! O nie, ja na to nie pozwolę. Wiesz co, ja też mam taką miksturę i właśnie w ciebie wrzucę, zamienisz się w mopka! Ała! Chwileczkę, ja jestem teraz villagerem! Co ty zrobiłeś, Pimpek? Przecież to jest jakieś powalone, to jest głupie prankowanie! No i dobrze ci tak, widzisz, teraz jesteś wieśniakiem, a ja jestem pająkiem. To co, dawaj na wyspę Wojana! Jak to na wyspę Wojana? Nie możemy iść tutaj! Ale czekaj, Wojan chyba jest gdzieś na środku! Zbieram sobie emeraldziki i was rozwalę w końcu, zobaczycie! tak, Wojan, na pewno nas pokonasz! Pimpek, nie pokazuj się! Dobra, my mamy naprawdę bardzo, bardzo mocny przypał. Musimy, wiesz co, iść na wyspę Wojana i mam pomysł. Poprankujmy go na jego wyspie. Patrz, tutaj był Wojan akurat, widzisz, to on biegnie do nas. O tak, idealnie, tylko żeby nam nie zniszczył łóżka. Czekaj, jak go możemy teraz sprankować? Ja mam pomysł, czekaj chwilę. Skoro ja jestem villagerem, to może usuniemy tego jego villagera. Co ty na to? Ej, to jest świetny pomysł, dawaj! O ja, dobra, to będzie naprawdę mocne. Czajcie takiego villagera, on sobie zbiera na środku rzeczy. Weźmy teraz tego villagera, może, o, spadnijmy go na dół. Co ty na to? Ale to jest mocne. Dara, villagerze, teraz będzie nowy i pamiętaj, dawaj mu super oferty. Jasne, że tak, oczywiście, będę dobrym, złym wieśniakiem. Będziemy prankować Wojana i wiesz co? Patrz, ja tutaj zamuruję tego villagera i ja się tak ustawię, ale Pimpek, ty nie możesz też się pokazać jakoś. Weź ten, udawaj pająka, wspinaj się po ścianach czy coś takiego. No dobra, niech ci będzie, to ja będę tutaj pająkiem, na, nic nie będę robić. Dobra, zdobyłem wszystkie itemki, jakie potrzebuję, teraz kupię sobie najlepsze rzeczy na świecie. Czemu to jest jakiś bogaty villager? Ej, mogę się wymienić, pewnie da mi lepsze rzeczy. Dobra, villagerze, daj mi proszę diamentową zbrojkę, dam ci cały stak złota. O ja, cześć, dzięki za rzeczy. Dziękuję ci. A gdzie moja diamentowa zbroja, villagerze? Trzymaj lepsze rzeczy, proszę. Co to jest? Załóż sobie to, będzie to lepsze. Pokonasz pieski w Bedwarsach. Nie no, ale gościu, ty mi dajesz jakieś dirtowe, ja chciałem diamentowe, gościu. Dobra, dam ci emeraldy i za emeraldy dasz mi pewnie te diamentowe, proszę. O, dzięki wielkie. No jakby ci to powiedzieć, wykupiłeś prywatną usługę zamykania Wojana na wyspie. Ale nie mnie zamykać, to ich zamykać, tamtych zamykamy, tamtych. Jestem villagerem, proszę mnie nie wyzywać. Jeżeli... Co to robi pająk? O tak, dzień dobry, ja chcę tutaj kogoś zamurować! Zostaw mnie! Dobra, ja mam tego wszystkiego dosyć, idę ich rozwalić. O nie, nie idź lepiej, chodź coś kupić do sklepiku. Jak Wojan poszedł, co my teraz robimy? Musimy szybko się cofnąć. Jest dobrze, szybko odmieniamy się i musimy wrócić na wyspę. Dobra, szybko, chodźmy tutaj i w takim bądź razie mam bardzo mocny pomysł. Ubierzmy teraz te zbrojki bedrukowe, widzisz to, Pimpek? Szybko, musimy to zrobić. Więc uwaga, weźmy sobie oczywiście całe te bedrukowe uzbrojenie i Pimpek, w tym momencie Wojan na pewno nas nie pokona. Musimy go prankować najwięcej jak potrafimy razy, rozumiesz to? Wow, widzisz ile mamy życia? Ej, my faktycznie jesteśmy nieśmiertelni, co to ma być? Chwileczkę, ja zobaczę, uwaga, wezmę sobie game moda survivala i faktycznie ile mamy serduszek tutaj. Dobra, Wojan na pewno nas nie dopadnie. Ej, to patrz, on idzie tutaj. Już was prawie mam, zaraz was rozwalę, chodźcie tu, będziecie zniszczeni. Ale masz, Wojan, słabą zbrojkę, patrz lepiej na naszą. Ej, skąd wy macie takie zbroje? No, po prostu sobie ogarnęliśmy, nasz wieśniak jest taki dobry i nam daje takie rzeczy, a twój wieśniak co ci dał? Mój wieśniak dał mi stare dirtową zbrojkę, jest całkiem fajna. Dirtowa zbrojka? Ale słabe. Patrzcie to! Pow! O nie, co ty robisz? Niewidzialny. Przecież cię widzimy. Dobra, Pimpek, co my robimy? Szybko musimy oczywiście zamurować naszą łóżko i szybko pokonaj Wojana! Tak, w tej chwili, dawaj, ja biorę obsydian i budujemy! Dobra, szybko, budujemy nasze łóżko, nie! Rozwalamy! Zabiliśmy Wojana. Pimpek, on nas nigdy nie pokona! Dobra, w takim razie teraz musimy lecieć na jego łóżko, dawaj. Robimy najazd na bazę Wojana. Najlepszą obroną jest atak, więc nie możemy się teraz poddać. Musimy go rozwalić. Jest nas dwójka. Co prawda, Wojan ma więcej doświadczenia na Bedwarsach, ale teraz go rozwalimy. O tak, tutaj mamy... proszę tutaj nie wchodzić, zamykam to. Buduję ogromną fortecę, przez którą się na pewno nie przedostaniecie. Przedostaniemy, Pimpek, my
jesteśmy najlepsi i wiesz co? My cię rozwalimy, my mamy takie zbrojki, że ty zaraz będziesz leżeć, wojan! Nie, no poczekaj! Luczek, chyba nie damy rady! Nie no, to jest akurat mega mocne zabezpieczenie! Faktycznie, wojan się nieźle uzbroił, ja bym się wycofał! Dobra, wiesz co, Pimpek, musimy znaleźć inny sposób, żeby pokonać jego łóżko. On teraz tylko się broni za... Pimpek, chodź w takim razie do naszej tajnej bazy i w tym momencie weźmy stąd tą oczywiście super broń, widzisz to? Wow! Czekaj, czy tą bronią możesz rzucać ludzi? O tak, możemy podnosić i ludzi, ale również możemy brać w ręce jakieś bloki. Na przykład, o proszę bardzo, weźmy sobie na przykład taki oto blok i możemy nim oczywiście rzucać w wojana! Co to jest? To jest zbyt mocne, ale nie no, jak to wojan zobaczy, to sero będzie koniec. Właśnie, chodźmy na wojana w takim razie oczywiście z obsydianem, ale oczywiście trzymanym w tym super urządzeniu. Albo Pimpek, nawet lepszy mam pomysł, ja cię rzucę tam do wojana za chwilę, co ty na to? Nie, 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 to może ja tobą rzucę, co ty na to? To jest lepszy pomysł, ja się nie potrafię bić i się stresuję. Dobra, nie, dobra Pimpek, spokojnie, dasz radę, nie może być to trudne. Wojan, musisz... co to jest? To jest super maszyna do tego, żeby wbić się do ciebie, a masz! Ej, co tu robi obsydian? O tak, wejdziemy teraz do ciebie bez problemu, wojan. Zobacz to, normalnie wyciągniemy wszystkie bloki i za chwilę tutaj będziemy. Patrz, robimy sobie przejście, widzisz to? Ale to zostawcie jest moją bazę, zostawcie moją bazę. Robimy sobie boss, dawaj Luczek. Szybko robimy bazę, o nie, o i rzuciliśmy wojana. Spadł na dół, dobra Pimpek, dawaj szybko, lecimy do niego. Dobra, ale jak, przecież tu jest jeszcze zabezpieczenie. Ej, chyba nie chcesz zrobić o tym, co ja myślę. Nie, odłóż mnie na ziemię. Rzucę cię do wojana. Nie, proszę, nie dotykaj mnie Luczek, przecież jesteśmy kumplami. Jesteśmy kumplami, ale musisz pokonać wojana, a ma, szybko. O nie, jestem tutaj z nim na wyspie, nie, proszę, wojan, nie, 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 o nie, a, spadam. Nie, Pimpek, spadł na dół, o nie, dobra widzowie, jednak to jest naprawdę bardzo ciężkie. Pimpek sobie nie poradził z wojanem, zostałem sam, widzowie. Muszę pokonać wojana. No to co, chodź jeden na jednego, co? No ty jesteś chyba dobry, ale ja mam oczywiście zbrojkę bedrockową, a ty co masz, ty nie masz nie... Co ty zrobiłeś? Ale ty jesteś... O nie, nie, nie bij mnie, nie! A wojan mnie zrzucił na dół i dedłem! O nie widzowie, dobra, teraz kolejna próba. Podchodzimy do wojana i weźmy go na tą broń. Chodź tutaj wojan, chodź porozmawiać może. No dobra, ja się nie boję, chodź tu. Tak, na pewno się nie boisz? Czekaj, o tak. O nie, co to jest? Co to jest za broń? To jest super broń, która trzyma ludzi. Nie fair, ja zaraz cię rozwalę, pa... Nie dasz rady, widzisz, nawet nie, perełka. Nie, nic ci nie pomoże i teraz nawet o kaktusy cię obije. Zostaw mnie, jak ty to robisz? To jest mega prankowanie, Pimpek, szybko chodź w takim razie do wojana i zniszczymy mu łóżko, wygramy z wojanem. Tak, to jest dobry broń. Pomysł, dawaj, czekaj. Ej, ja muszę przejść bokiem. Dawaj szybko. Nie dam wam. Nie, musimy sobie pokonać wojana. Jestem już, lecę tutaj do łóżka. O tak, i teraz wojan będziesz patrzył, jak zniszczymy ci łóżko i wygramy z tobą. Patrz na to, bum, zniszczyłem. O tak! Jesteście najgorsi! O tak, wojan, i w tym momencie żegnamy cię, lecisz w przepaść i przegrałeś z nami w Bedwarsy! Na razie!